bohaterem, gwiazdą mą, przyjacielem. Jesteś super bohaterem, kochasz mnie. Już po raz 16 przybyły przed tygodniem na Jasną Górę dzieci z podwórkowych kółek różańcowych na swoją ogólnopolską pielgrzymkę. Jako pierwsza na scenie wystąpiła armia dzieci z Lublina. Będę Cię uwielbiał.
mam zły humor, będę wielbił Cię. Kiedy rano wstaję, będę Cię uwielbiał. Kiedy wracam do domu, będę wielbił Cię. Zamiast znów narzekać, będę Cię uwielbiał. Kiedy mam zły humor, będę wielbił Cię. Kiedy rano wstaję, będę Cię uwielbiał. Kiedy wracam do domu, będę wielbił Cię. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Pokonać wszyscy razem usta dzieci, głoszą Twoją chwałę, uwielbiają imię Twoje wspaniałe, ogłaszają wielkie dzieła Boga. Bajki. Nie tajemnica też, nie przez przypadek, w środku ryby ją nasz był. Przy całe dni największym skarbem, największym skarbem Słowo Boga jest spisane w Biblii. Noe zbudował arkę i spadł wielki deszcz. Hej, hej, hej! Na niebie tęcza jego znak, że obietnice prawdą są. Na niebie tęcza, by zobaczył świat jedyną drogą on, na każdy dzień. O, 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 o. Po zakończeniu koncertu Armii Dzieci Bartek Zżor opowiedział o swoim uczestnictwie w podwórkowych kółkach różańcowych. Bardzo lubię modlitwę różańcową i jest tam bardzo przyjemnie. A warto modlić się na różańcu? Naturalnie. Ja uważam, że modlitwa różańcowa jest jedną z najważniejszych modlitw dla nas katolików. Możemy wiele łask wyprosić u Matki Bożej. Jak działa wasze podwórkowe kółko różańcowe dzieci? Jak wyglądają wasze spotkania? Na początku zbieramy się przed kościołem, a potem idziemy odmawiać dziesiątkę różańca świętego przed Najświętszy Sakrament, który jest wystawiony codziennie u nas w kościele. Potem mamy zajęcia w salkach, które są bardzo fajne. Po raz który jesteś na takiej naszej pielgrzymce na Jasnej Górze? Drugi raz. Jakie wrażenia? Jest super i z chęcią przyjadę za rok. W spotkaniu uczestniczyła również Madzia Buczek, założycielka podwórkowych kółek różańcowych dzieci. Pada teraz deszcz, ale my się nie przestraszymy tego deszczu. Absolutnie się nie boimy. Wierzymy, że niedługo chmury przejdą i wyjdzie piękne słońce, które nas osuszy. Tak jak ojciec Piotr mówił, jak dobrze wiemy, to już nasza 16. ogólnopolska pielgrzymka na Jasną Górę. Ale ja mam takie pytanie, kto z was jest po raz pierwszy? Bardzo dużo widzę rąk w górze, a więc cieszymy się bardzo. Więc też podziękowania serdeczne dla tych, którzy zmobilizowali i zachęcili te dzieci, które są po raz pierwszy do udziału w naszej pielgrzymce, ponieważ zawsze prosimy o to, aby każdy, kto uczestniczy w tej pielgrzymce razem z nami, na następny rok zachęcił swoje koleżanki i kolegów, którzy jeszcze nie mieli takiej okazji, aby również przybyli na Jasną Górę. Ale dzisiaj w sposób szczególny chcemy dziękować Panu Bogu za dar świętego Jana Pawła II. Dlatego hasło naszej pielgrzymki Totus Tus, cały Twój Maryjo. Powtórzcie. Totus Tus, cały Twój Maryjo. Święty Jan Paweł II jest dla nas wzorem, szczególnym patronem, ponieważ
był honorowym członkiem podwórkowych kół różańcowych dzieci. To właśnie 15 lat temu, 10 czerwca, spotkałam się z Ojcem Świętym w Drohiczynie i tam wręczyłam mu księgę z kilkoma tysiącami nazwisk członków podwórkowych kół różańcowych, ale także legitymację honorowego członka naszej wspólnoty. I tam po raz pierwszy Ojciec Święty pobłogosławił naszej wspólnocie. Później uczynił to jeszcze w Rzymie w roku 2000 i w roku 2002 w Łagiewnikach. Dlatego czujemy się głęboko związani z Ojcem Świętym, Janem Pawłem II, który teraz już z nieba oręduje za nami, wstawia się i wierzymy, że szczególnie wyprasza nam potrzebne łaski. W tym roku również przypada 20. rocznica napisania listu do dzieci. Właśnie napisał go Ojciec Święty Jan Paweł II. I fragment tego listu znajduje się na legitymacji, jaką posiada każdy członek podwórkowych kół różańcowych dzieci. Właśnie zadanie dla tych, którzy jeszcze nie mają, aby po naszej dzisiejszej pielgrzymce utworzyli w swoich miejscowościach albo dołączyli też do kół już istniejących, by nasza wspólnota mogła się powiększyć. Po wystąpieniu Madzi Buczek na scenie rozpoczął się koncert księdza biskupa Antoniego Długosza. Cieszymy się, że Ojciec Święty został ogłoszony świętym, chociaż zawsze był świętym. Ale my także mamy wielką szansę, obojętnie czy jesteś gruby czy chudy, wysoki czy niski, z nosem czy bez nosa, czy z takim długim nosem jak ja, możesz być świętym. My śpiewamy: taki duszy, taki mały może świętym być. Szykujemy się? Ruszamy się i śpiewamy. Taki duszy, taki mały może świętym być. Taki gruby, taki chudy może świętym być. Taki ja może świętym być. Taki ja. Klaszczemy w ręce. Święty kocha Boga, życia nam nie szkoda. Kocha bliźniego jak siebie samego. Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda. Kocha bliźniego jak siebie samego. Taki duży, mały może, może świętym być. Taki ja, może świętym być. Taki ja. Za ten krzyż i Twoje łzy, za przelane krople krwi, Jezu, dziękuję Ci. Za otwarte nieba drzwi, drogę, którą szedłeś Ty, Jezu, dziękuję Ci. Powtarzamy. Rysuję krzyż z kropelką krwi i z jedną dużą łzą. Za krzyżem drzwi, do nieba drzwi, dla mnie otwarte są. Kołyszemy się. Za ten krzyż i Twoje łzy, za przelane krople krwi, Jezu, dziękuję Ci. Jezus mocno trzyma mnie, łódka nie kołysze się. Gdy na morzu wielka burza, mój Pan ze mną w łodzi jest. Ręce! Jezus mocno trzyma mnie, łódka nie kołysze się. Gdy na morzu wielka burza, mój Pan ze mną w łodzi jest. Gdy Boży Duch wypełnia mnie, jak Dawid śpiewać chce. Gdy Boży Duch wypełnia mnie, jak Dawid śpiewać chce. Radośnie. Jak Dawid śpiewać chce. Jak Dawid i tańczymy. Gdy Boży Duch wypełnia mnie, jak Dawid klaskać chce. Gdy Boży Duch wypełnia mnie, jak Dawid klaskać
spotkać chcę. Jak Dawid, jak Dawid, jak Dawid tańczymy. Dzieckiem Bożym jestem ja. La, 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 la. Dzieckiem Bożym jestem ja. Dzieckiem Bożym jestem ja. Dzieckiem Bożym jestem ja. I pajace. Dzieckiem Bożym jestem ja. Dzieckiem Bożym jestem ja. Chrześcijanin tańczy, 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 tańczy. Chrześcijanin tańczy, nogi tańczą, tańczą, tańczą jego nogi. Tańczą, tańczą jego nogi. Chrześcijanin tańczy, 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 tańczy. Chrześcijanin tańczy, ręce tańczą, tańczą, tańczą jego ręce. Tańczą, tańczą, tańczą jego ręce. Po koncercie wszystkie dzieci odmówiły różaniec, który poprowadziła Madzia Buczek, a następnie uczestniczyły we mszy świętej, której przewodniczył ksiądz biskup Antoni Długosz. Pan z wami. Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Pan Jezus stawia pytanie i to pytanie głośno powtórzymy. Za kogo mnie uważacie? Za kogo mnie uważacie? Święty Piotr i my odpowiadamy. Powtórzymy też. Ty jesteś Mesjasz. Ty jesteś Mesjasz. Syn Boga żywego. Syn Boga żywego. Jezus mówi do Piotra, też powtórzymy słowa. Ty jesteś Piotr. Ty jesteś Piotr. Skała. Skała. I na tobie buduję mój Kościół. I na tobie buduję mój Kościół. A piekło go nie rozbije. A piekło go nie rozbije. Co zwiążesz na ziemi? Co zwiążesz na ziemi? Będzie związane w niebie. Będzie związane w niebie. Co rozwiążesz na ziemi? Co rozwiążesz na ziemi? Będzie rozwiązane w niebie. Będzie rozwiązane w niebie. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Usiądźmy. Ty jesteś Piotr, opokaj, na tobie buduję mój Kościół. Ty będziesz związywał i rozwiązywał. Kochaliśmy bardzo za świętego i do tej pory go kochamy. 27 lat kieruje Jezusa Kościołem, ale przede wszystkim ukochał nas. Pielgrzymuje do Polski 9 razy. Całusa Ojcu Świętemu do nieba, bo jest razem z nami. Kochani, dlatego postanawiamy, by razem z Madzią modlitwą różańcową wypraszać pokój, zgodę i miłość i bezpieczeństwo dla dzieci. Stąd też złóżcie ładnie ręce i powiedzcie Matce Bożej, Boża Matko, Boża Matko, Twoją modlitwą różańcową, Twoją modlitwą różańcową, wymadlamy pokój i zgodę na świecie. Wymadlamy pokój i zgodę na świecie. Ale kochani, śpiewaliśmy w naszym koncercie, że choćbyśmy byli wysokimi czy niskimi, to możemy zostać świętymi. Dlatego też prosimy Ojca Świętego, by się wstawiał za nami, abyśmy postępowali w swojej świętości. Na pierwszym miejscu, kochani, aby krzyż Pana Jezusa był także przewodnikiem naszego życia. Kochamy Cię, Ojcze Święty. Kochamy Cię, Ojcze Święty! Kochamy Cię, Ojcze Święty! Że niebo na krzyżu otworzył nam, wierzę i kocham Go. Przez Ducha Świętego pomaga nam, wierzę i kocham Go. To jest Pan Jezus, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Szczęśliwi, którzy zostali zaproszeni na Jego ucztę. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony. Bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Ty
Podnieśmy wszyscy nasze serca. Podnieśmy wszyscy nasze serca. Podnieśmy wszyscy nasze dłonie. Stawaj już czerowniczem Pana, wielbiąc Go. Dziękujemy Matce Bożej, że mogliśmy do niej przyjść. Dziękujemy. Dziękujemy Matce Bożej. Dalej, dziękujemy, że Matka Boża też nam uprosiła taką pogodę. Jak jechaliśmy tutaj, jak jechaliście, padał deszcz? I to z wszystkich stron, jak żeśmy jechali, padał deszcz. A tak nawet lało tak porządnie, że szkoda mówić. Ja mówię, co to będzie? Mówię, Matko Boża, daj, żeby te dzieci nie zmokły. I patrzcie się, dała Matka Boża pogodę ładną? Na zakończenie mszy świętej ksiądz biskup wypuścił gołębie pokoju. Na koniec 16. pielgrzymki podwórkowy kółek różańcowych dzieci na Jasną Górę. Wśród jej uczestników rozlosowane zostały rowery. Jesteś bohaterem, gwiazdą, przyjacielem, jesteś super.